Hej, cześć i czołem, z tej strony Sierż i zapraszam was do oglądania nowego odcinka, tym razem z gry Smite. Jest to gra MOBA, lecz nie jest to typowa dla swego gatunku, gdyż gra się w porusza się strzałkami i gra się z widokiem z trzeciej osoby. Zagramy sobie takie normalne 5x5, podobnie jak w LoL'a. Zagramy postacią Kong, Sun Kong, jak widzimy. Jest bardzo podobna do postaci z League of Legends, jaką jest Wukong. Jak widzimy, też jest to małpa, ma podobną broń, pałkę. Skille są trochę inne, ale myślę, że łatwo może przypaść do gustu. Już nas do ekranu ładowania przeniosło. Widzimy, mamy tutaj pierwszy poziom tak zwanego, nie wiem, czy Master Yersa, nie wiem, czy jak to jest, ale po prostu jak dużo gra się postacią, to dostaje się taki poziom. Jak widzimy, ta Nave ma trzeci poziom zaawansowania swojej, znaczy, że ma już na trzecim poziomie swoją postać. Jakiś jeszcze tutaj honorek, czy co to tam jest. Nasza Nave ma też sporo meczy rozegranych, jak widzimy, tak jak my. No ja, to jest moja jedna postać z tym właśnie odznaczeniem, gdyż jest to mój main i najbardziej lubię nim grać. W kwestii tego, jak się go buduje, ja mam włączone automatyczne kupowanie itemów, ale myślę, że są one bardzo trochę się zmieniło, dawno nie grałem. Myślę, że kupowałbym podobnie jak na automatycznym. Właśnie tego Konga robi się pod DMG oraz potem można trochę zrobić go pod HP. Jak widzimy, autoataki wykonujemy myszką. Ojoj. Czy ona nie powinna pójść sobie na bota? No nie wiem. A kto poszedł na mida? Jaka postać? Nie zwróciłem uwagi. W każdym razie wydaje mi się, że jest specyficzne ustawienie, specyficzne, nie powiem. Zaraz może będzie jakiś fajcik. O, widać przeciwników. No, mają też jednego na dystans i jednego nie na dystans. Mają chyba bodajże, nie wiem, podejdę sobie bliżej, tak, Thor. No, nie przepadam za tą postacią, według mnie jest siepałkę. Ej, co? O, patrzcie, jak ich pobiłem. Tego. No, bitam. Pierdol się. Kurczę, przydałby się większy poziom. Wow. Jak on to zrobił? Ojej. No, nie wierzę tej. Zabij go. No, brawo. No, już przez chwilę myślałem, że... Że nie zabiję tego Tora. Kurde, ale trochę zlamiłem początek, no nie powiem. Kiepsko. Mam nadzieję, że zaraz sobie nadrobię. Ło, ta Nave już 2-0, ładnie. Ładnie tutaj zrobiła tego kota z Gidą. Kurczę, właśnie to jest to, jak na przykład ktoś potrafi grać, ale trafi mu się niefajny team, na przykład na swojej trzyma się swoją linię, a inne linie dają dupy za przeproszeniem i pierdolą całą sprawę. To jest niefajne w tego typu sprawach. O Jezu, na Nave, na propsie, że tak powiem. Dobra jest, niestety. No, już Thor ucieka. O. Jebaka leśny. Syberyjski. O. A mnie uderzył? A, dlaczego? Sprawnie. No kurde, tak to się robi.
Niestety rozpocząłem samą. Mam nadzieję, że zaraz nadrobię to, co straciłem. Mamy dobrego pusha, ale niestety Knave się z lekka, że tak powiem, cofa. Niestety, a Thor też się cofa, to luz blues. Nie wiem, czy napiszę SRS, bo nie chcę mi się pingować. Jaki jebanie! Co kurwa nie ze mną te numery? Wow, wow. Goni mnie? Oj, oj. Nie, nie mam many, nie mam jak je ochronić. Ach, sam muszę spierdalać. Tej, co ja włączyłem? Sam na ten F. Jakiś wichajster taki. O, dobrze, ładnie to zrobiła, pięknie. Dobra jest ta Knave nasza. Powiem, że taki calculated go zrobiła tutaj. Mi minionami poszła, no kurde, dobra, dobra jest. Chyba 3-0, tak? Dobrze patrzę, dobrze się da, no 3-0, nieźle. Jestem pod wrażeniem. Poza tym reszta teamu. Tej, nasz miderawkuje. Ajajajaj, no. Rozpoczęcie słabe. Coś się, że pierwsza gra, pierwsze nagranie to będzie przegrana z tej gierki, ale no niestety teamy trafiają się tak słabe w tej grze, przynajmniej chwilowo na tych poziomach, że no to jest masakra, nie do ujechania. Ciężko jest, ciężko. Póki co, ale no... Czasem jak się trafi dobry team, to taka petarda, że nic nie zatrzyma. No nie wierzę. God damn it, klawisz, zły klawisz. Miałem sobie ptaszkiem odlecieć. God damn it. Fuck, fuck, fuck. Kurde, no, zajebiście. Tak mówię, że noob team, bla, bla, ale kurde, sam się nie wykazuje. Dobrą grą póki co. W tego ptaka się chciałem zmienić i trochę spierdolić. Widzę, że chyba znerfili trochę tego Konga, bo zawsze ten ptak był trochę dłuższy. Niestety. Już idę na pomoc. Nie straj się, nie straj. No i zajebiście. Jak widzicie, nick mam trochę inny, gdyż jest to moje konto z dawnych, dawnych czasów. No myślę, że jak ktoś będzie próbował mnie znaleźć czy coś, to nie po nicku z YouTube'a, nie po niku z Siesza, po niku Border Told. No jest to taki, no, nie wiem jak powiedzieć, czy się wstydzę, czy co, ale po prostu no jest to taki mój stary nick, do którego nie jestem aktualnie jakoś pozytywnie nastawiony, ale spoko, spoko. O, już się zleciała ta banda naszego topeła. Tylko kurczę, nie wiem co jest tam Knave, co. Wow, 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 wow. Ale mnie zrobił. O kurde. Nie spodziewałem się takiego ganka. Tylko się, nie wiem czy Knave. Ach, Knave padnie. No niestety. O, już mam ulta nawet, szósty poziom wbity. Świetnie, świetnie, teraz będzie można zrobić rozpierdol mały. Ja chciałem jakąś podkę chciałem kupić. Standardowo kupimy sobie podkę. O. Mamy potę. Przyda się, kurczę, tylko. Dobra, nieważne, już nie kupuję więcej potek. Wydaje mi się, że na hapsy da radę.
Okej, przepraszam, no coś się stało z nagraniem. Niestety, w każdym razie tak patrzyłem, coś tam zaczęli playsować z mojej drużyny sojusznicy. No, no nie wierzę, znów! Jezu! Jak ci przeciwnicy są przejebani, naprawdę, masakra. Tak gankują, że to się w głowie nie mieści, ale dobrze, dobrze, na bocie chociaż takie playsy robią, że zyskują w oczach. Oj, tutaj trochę. Czyżby uciekł ten Posejdon? Jebany wodny, kurwa, patataj spierdolił na swojej fali. No, kurde, teraz patrzę 1-4, no prezentuje się najgorzej na tle teamu. Ojej, oj. No, tak sobie się gra tutaj nam rozgrywa, no, cały początek. No i co ona łuszczy? O, widziałem tego. Aka dzikiego zwierza. Dobrze, dobrze. A, padam, padam. Uf, ale dobra akcja, aż normalnie zamknąłem mordę, tak się skupiłem. Dobrze. O, ale go wyjebałem. A! Takiem przez świat. Tej! Się bałem, że mi tam z dżungli coś wyjebał jakąś idę. Jebaka leśny, syberyjski. Dobrze, dobrze, dankuję, kurde, ma wprawę. Patata jebany. Nie wiem, czy on tu w dżungli siedzi cały czas, czy co on tam odpierdala, czy się cofnął, czy na mida poszedł. Bardzo dobrze, tam bot spełnia swoje zadanie. To ja ci co odpierdolili. A, dobrze, zabili. No to myślę, że mogę się cofnąć, ale mi tutaj nikt nie wypierdoli w tej dżungli. Myślę, że porównując z LoLem, ta gra jest o wiele bardziej dynamiczna. I wydaje mi się ciekawsza, jest więcej, można powiedzieć, zwrotów akcji. No. Ciekawiej się gra, bo zawsze to te ganki wychodzą lepiej, poruszać się po dżungli też jest bardziej, powiedzmy to, ekstremalnie. No, ciekawiej naprawdę mi się. Gdybym miał wybierać LOL a Smite, nie wiem. W sumie nie wiem, jaką bym podjął decyzję. W każdym razie mógłbym się sporo nad tym zastanawiać. Tak sprawdzę tą dżunglę. Nie wiem, chyba nie wiem, czy da się wardować w Smite, czy nie. No, jakiś buff. Oj, dobra, ja z nim się nie zaczepiam. Z nim się nie chcę bić. Zdecydowanie. O, tutaj na midzie jakaś akcja. Aka dzikie playsy. Defuję linię, bo widzę, że postać, znaczy ten lew z dżungli, z Afryki, to tutaj przyszedł nam na tą linię. No ulta wykonuj! Jezu, czy ja zultować nie mogę w tej grze ani razu? Jeszcze ten na low uciekł, tak? Jebaniec, taki ja pierdolę, 2-5, nie wierzę w to. Tak dobrze mi idzie w tą grę, przychodzi co do czego, żeby nagrać, a tu takie rzeczy, no nie wierzę w to. O, widzę, że tutaj większa akcja na tej linii, a bardzo dobrze wyszli. Nikt nie padł. Co, monetą we mnie rzucili? No właśnie, bo nie zdążyło mi kupić itemka. Oj, na midzie trzeba pomóc. O, ale widzę ten Atoapo
O, daje radę i to ostro. No, nieźle. No i co teraz? O, tam Skype'uch mi coś tam sygnalizował, że jakieś wiadomości przychodzą. Nie wiem, co to za czary. No, już się bał, już się spocił. Kurwa, Thanatos. Jebana bestia. Jebany Thanatos, czy tam Hades, czy inne gówno wyplejsowane. Ojej, nie dolot taki. Skill. Hej, wait, ciąga mnie. Jezu, padam jak ja pierdolę, nic nie mogę zdziałać tutaj, nie wierzę w to. A po prostu będę się czaił na kile i nic więcej. Na KS-ie całe życie, bo nic tutaj nie ugram. Przecież oni mnie zabijają, w trójkę tam wbijają, ja nie widzę kto kiedy dochodzi. 1 500 000 ultów na mnie poleciało. Bo nie wierzę. Gnoje umiał fokusować lepiej, ale poza tym nasz team wygląda o wiele stabilniej. Od tamtych gnoi. Ło, jakie tutaj. Te, no, aka dzikie plejsy. Dingi-dingi. Wow, tutaj większe plejsy. Myślę, że Yuuzhan ulten będzie dobry. Pomysłem! No nie wierzę! No nie wierzę, nic nie zgarnę z tej akcji. Tej jeszcze się wjebałem pod wieżę. Jak kurwa jakiś nieogarnięty wypłoszcz z Afryki. Jolo Swaggin z tym, to kurwa Waggin z tej. Jak szaleć to kurwa się. Dobra, nie będę szalał, bo to nie w moim typie. Aczkolwiek kurwa tego Tora bym to chętnie ujebał. To jest na 2 skille. Kurwa Afrykanem jebany. Dobra, kurwa, takie dolem starane. Kurwa, tube. Jak mi to zabrało? No nie wierzę, nic, kurwa, nic nie ugram. Wszystko zabierają. O, uciekajcie stamtąd, bo was ta wieża zabije. To nie dorobi pieprzone. Jeszcze ulta puściłem, tak zmarnowałem, zamiast od razu tam wskoczyć. Tych 500. Kurwa, Spartan. To ja wyjebałem. Kurwa, znów mnie zabiją. Plejsowo, dobrze. Na KS-ie całe życie. To mi się podoba. Takie zachowania. O, tutaj łańcuchami zarzuca. Jebany. No i w dzikie plejsy. Myślę, że na początku sprawia duże zagrożenie, ale teraz już jest bardziej. No, już nie jest aż tak dobra jak wcześniej. Nasza Nave jest zdecydowanie lepsza. Wow. I się rzucili za mną. No dobra, odpuścił. Ja nie odpuszczę. Będą kille z tego wszystkiego, z tego działania. Dajcie mi go. Dobrze, zabiłem nareszcie. Całe życie czekałem na tego killa. Myślę, że mogę tutaj poderpić chwilę. O, no ta, hapsy. Bardzo dobrze. Ra, świetny support. Dobry AP. No, to jest naprawdę postać mega. Naprawdę świetnie. Polecam, jeszcze raz polecam na początek i nie tylko. Biją. Uciec nie mogłem, no. Och, jakie tutaj AK dzikie plejsy, 26 sekund respawnu. Nie chcę nigdzie wychodzić. Co tam w sklepie? A, w sklepie tylko bieda, 2000 na zakupy. I co tu począć, że tak powiem? Respawn 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy z imprezą. Że tak się wyrażę. Lecimy na mida. O, widzę, że tam dzikie plejsy. Dobra, zapierdalamy, a co tam? Po killa. Kurwa, nie zdążyłem. A byłby taki ładny KS, gdybym dobiegł. Ale nie dobiegłem. Nie dobiegłem, ale widzę, że tam następny się czai na jakąś akcję AK dziki orangutan. Gdzieś spierdolił do dżungli. Niby w lewo, niby w prawo. O kurde. Fire gigant.
Pamiętam, że kurczę, tylko raz go chyba robiłem z drużyną. To jest taki, nie wiem, czy chyba to jest taki baron, ale głowy nie daje. W każdym razie na tych poziomach jeszcze nikt nie jest na takich pojęciach dżungla albo coś w tym stylu. Coś ten deseń to nie za bardzo. Wow. A mnie biją, tu biją. Biją brutalnie, mocno, że aż boli. O, nie wiem co się dzieje. Niebezpieczne kółka, że tak powiem. O, no znowu biją, 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 nie wiem co zrobić. Dobrze, dobrze. O, tak to zrobiłem. Tak się bawi. No tak się bawię. Dobra, trochę takie. Nie wypał to zdanie. Kurwa, aka dziki orangutan, ojojoj, biją. Chyba będę zmuszony się cofnąć w tym miejscu, ale mnie nikt nie wyczai. O, nie chcę tam, zabijają tego Inhibo gówna. Ja już mam kolejne itemki. Od razu 5-7, no już się staty poprawiają. Mówiłem, że wygląda to kiepsko, ale jak widzimy teraz się trochę ożywiło, polepszyło. Jest milion razy lepiej. Co można jeszcze powiedzieć? No kurczę, no dobra gierka w sumie, mimo tego, że akurat to ja byłem tym największym nobem, który zaniżał poziom. No ale mój team wyplaysował i teraz się niebezpieczne rzeczy dzieją. Niebezpieczne rzeczy to moja specjalność teraz. Starana w tego. No ja niedorobionego. No masz z dzidy pieprzony w to kaktusie. Oj. Już żartowałem, nie bijcie. Trochę tak. Za bardzo do przodu byłem. Nie z teamem się wbiłem. Muszę teraz utrzymać linię i tak dalej, i tak dalej. Chodź tu. Wow, jak mi odepchnął. Aka dzikie place'y. No, już mi się dzida zrobiła. A póki co nie mam zamiaru niczego takiego tutaj robić. Ach, nie doleciało. Niedolot. No, rzucaj. Dzikie zmyłki tutaj robię. No, tak go zrobiliśmy. Tak to się robi u nas na dzielnicy, że tak się wyrażę. Dobrze, jeszcze HP mi skoczyło. No kurczę, czego chcieć więcej. Dobry team wykerował. Nuba jak ja. No, jak widać, nick w normie. Gra, w której ssałem pałkę innym. Myślę, że można zaliczyć do... Rozpadnę jeszcze czego. No ja pierdolę, nie wierzę, tak ulta skupiał. Dobra, ma z ptaka. I pany nie dorobię. Ło. Tej, co on zrobił tej? Tora zabił? Kurwa, popędziłem jak jakiś Mustang do przodu. No nie wierzę. Znowu spierdolone, killa straciłem. No niestety, dobra, cofnę się, kupię sobie dwa miecze. Nasza... Flondro Anioł, dwie dzidy, dwie głowy. Strzeże dzielnie naszego tutaj spawna, naszej drużyny, a ich orzeł dwugłowy, no niestety, zbliża się do tego, by dostać wpierdol. W tych właśnie oszczędnych żołnierskich słowach powiedziałem, co myślę, ale kurde, i co oni robią w moim teamie tej? Co oni sobie myślą? Że ja ich będę ratował przez całe życie? Co ty sobie myślisz, Thor? Pozwalaj tak sobie. Nie ze mną te numery. Kurde, balans. Kurde. Szkoda, że nie miałem ulta, by już dawno leżał. Ani nie miałem skilli, ani skillsów, ani niczego, przyjaciół. Bieda, jeszcze raz bieda. Myślę, że jak już ten filmik dobiega do końca, pragnę na sam koniec podziękować bardzo, bardzo serdecznie
Oj, gonią, gonią. Kurde, nawet podziękować nie można. Chciałem podziękować za to, jaki był odzew na wcześniejszy filmik. Gdyż po prostu bardzo się miło zaskoczyłem. Myślałem, że będzie z 30 wyświetleń. Jedna łapka w górę, jedna w dół, a tymczasem było prawie 200 wyświetleń. I prawie same pozytywne oceny, pozytywne komentarze, no po prostu super. Daliście mi siłę napędową, będę nagrywał dalej. No i mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Możecie polecać znajomym. Nie bójcie się gdzieś opublikować czy coś. I naprawdę będzie super, hiper, motherfucker, że tak powiem. I może będzie niedługo jakiś konkursik albo coś w tym stylu. Na wygranie nagród jakichś ciekawych, mam nadzieję, jakichś gierców, kodów, może właśnie paysave'ów. Nie wiem, co tam wymyślę, to będzie. O ile właśnie widzowie będą i będzie oglądalność i wszystko, i wow, i super, taka dziecię stanki. No nie wierzę tej. No chodź tu, chodź tu. No i bardzo dobrze, chociaż coś zabiłem. No, kurczę. Już niedługo się wyrównają moje stacy. Byłoby mega, bo nie popisałem się w tej grze. Nie na początku. No i coś, boję się, że zaraz mi tutaj ktoś wypierdoli z krzaków. Tego lecimy ptakiem. Say SS, please. Pisałem SS, parówko. Pisałem SS, pisałem. I co, i nikt mi nie podziękował za SS, mimo że to SS było niepotrzebne, które napisałem, bo mój dziki lew zaraz wrócił na linię. Czasem nowy itemek, tarcza. Czego tarcza? Tarcza tarczy. Bardzo dobry item, polecam serdecznie. Tarcza tarczy. No, kurczę, broni za 300, lepiej niż Brown, polecam, zsiesz, tak? Nie, że zsiesz czy coś, ale po prostu zsiesz, to ja, zsiesz. Wow, tutaj akcje, dzikie place, bio i boli. No i piękny KS, wałem Mustangiem, zajebałem. Nosorożco lwem. I dobrze! Moje, już na plusie. Pięknie. Bardzo dobrze. Ja się zestresowałem, bo miałem wybrać byka albo lwa i już się bałem, że to coś spierdola, ale na szczęście, no na szczęście dopisało w tej akcji. Mamy 8-7, 12 asyst, po prostu no czego chcieć więcej. Patrz jak mnie uderza. Wow, teraz mnie bije gruby bije, boli. No i tutaj widzę agresywnie ze strony drużyny przeciwnej. No nie podobało mi się to, co tam się stało. Straciliśmy część naszego. Ojej, na chwilę był problem. Nie, co się stało, zlagowało. Chyba mnie wywaliło. Tej ty. O kurde, taka sytuacja. Stąd, no, będę układał gnoja, co mi szkodzi? Nie wiem, co się stało się. No nie powiem, ciekawie. Dobrze, a myślałem, że many mnie zużywa. A nie mam czegoś takiego jak czas odnowienia skilli, nie uzupełnia mi się mana, no powiem, no
Zajebiście, zajebiście, mogę sobie polatać po mapie, pozwiedzać uroki właśnie tego typu lagów. Bardzo przyjemnie, a jednak ma znaczenie. Jejajaj, no niestety niby 10 punktów many strany, ale nic się dzieje. Oj, telefon dzwoni. Dobrze, zaraz oddzwonimy. W każdym razie myślę, skoro się tak zlagowało nieprzyjemnie, zakończę ten materiał. Grę uważam za wygraną, cokolwiek się stanie. Się cofnąłeś, mistrzu? Dobra, w każdym razie to chyba na tyle, dość specyficzny materiał. Zakończenie takie, a nie inne. W każdym razie co, no dzięki za oglądanie. Na razie i cześć oraz do zobaczenia w następnym odcinku. A zapewne będzie to odcinek z gry Train. Do zobaczenia, na razie, hej!